Najważniejszy dzień naszego życia tutaj na ziemi, najważniejszy moment naszego życia na ziemi, jaki to jest? Śmierć. O to chodzi. Śmierć, jaka to będzie radosna chwila, kiedy spotkamy się z Jezusem twarzą w twarz, zmartwychwstałym Panem, który jest miłością, miłosierdziem samym. Będzie radosną chwilą dla tych, którzy będą dojrzali do miłości. Moi drodzy, tutaj z tego miejsca przemawiał do nas, przyjeżdżał do nas inżynier Antoni Zięba. Pamiętacie go? Kto pamięta? On zmarł w ubiegłym roku, 3 maja, święto Matki Bożej. Jak tu ostatni raz był 2 lata temu, mówi, ja już się przygotowuję do śmierci. Mówi, to będzie najwspanialszy dzień w moim życiu. Już był chory na raka. W ostatnie miesiące i tygodnie jego życia były naznaczone wielkim cierpieniem, ale on w tym cierpieniu był radosny. Jak przychodzili do niego, to on pocieszał tych, którzy przychodzili. Mówi, przecież śmierć to jest spotkanie ze zmartwychwstałym Panem. Kiedy go ostatni raz widziałem, to było 2 lata temu. Na początku października był marsz dla życia w Krakowie. I wtedy przy tej okazji opowiedział mi taką historię o swoim dziadku. Jego dziadek zmarł, mając już tak około 90 lat. Był bardzo sprawny. Chodził, pracował. I na tydzień przed swoją śmiercią mówi do swojej żony, mówi, mama, matka, mówi, ja za tydzień, przyszłą niedzielę będę umierał. A mówi, co ty mówisz? Mówi, zaproś całą rodzinę. Obiad trzeba zrobić, ja się z wszystkimi spotkam i pożegnam. No, zaprosili, cała rodzinka przyszła, wszystkie dzieci, wnuki, ale on wczesnym rankiem, w niedzielę, piechotą sam poszedł do kościoła, tam ze 3 kilometry, sam poszedł do kościoła, poszedł do spowiedzi, przyjął Pana Jezusa, był na mszy świętej, komunię świętą przyjął. Sam wrócił, elegancko ubrany, odświętnie. Zjedli wspaniały obiad, rozmawiali. Mówi, a teraz każdym z was się osobiście chce spotkać i pożegnać. I spotykał kolejno was wszystkie dzieci, całą rodzinkę osobiście się z nimi spotykał w swoim pokoiku. Mówi, a teraz wy sobie wypijcie kawę, a ja odpocznę. I poszedł na odpoczynek. Oni pili kawę, herbatki, jedli ciasta, no ale to już godzina minęła i mówią, zobaczymy, co z naszym dziadkiem. Idą do pokoju dziadka, a dziadek już jest po drugiej stronie. Dziadek umarł. To była niesamowita śmierć, którą dar niesamowity, on był przygotowany, człowiek głębokiej wiary i modlitwy. Jaka będzie nasza śmierć? Taka będzie śmierć, jakie będzie nasze życie. Moi drodzy, tutaj czy jest Grzesiu i narzeczona Grzesia? Prosimy bardzo, powiedz to, co dzisiaj, tu króciutko, takie krótkie świadectwo, powiedz o tym umierającym, starszym człowieku tutaj. Chodź. No to dzisiaj na spacerze tak zaczęłam opowiadać księdzu o takim moim doświadczeniu z hospicjum, gdzie widziałam, jak umierają różni ludzie. Jedni byli tacy wierzący, no a inni widać było, że nie mieli głębokiej relacji z Panem Bogiem za życia. I no właśnie najbardziej
też zapamiętałam taką panią, która w tym całym cierpieniu, ona chorowała na raka jelita grubego, jak miała już taki stan agonalny, przyzywała Maryję i mówiła: Maryja, Maryja, w tym cierpieniu, albo takie: zdrowaś Mario. I to było takie cierpienie z wiarą, które widziałam. Ale też spotykałam takich chorych, którzy no w ogóle mieli strach w oczach, nie? Takie przerażenie. No ale jak później tam wróciłam do sali, to akurat ta pani umarła. I no słuchajcie, to był widok anioła dla mnie. Leżało jej ciało, ale twarz miała tak rozpromienioną, tak uśmiechniętą, taką jasną, że wiedziałam, że ona już jest właśnie no w niebie. Dziękuję bardzo. My też, kapłani, mamy też takie podobne doświadczenia. Ja pamiętam, jak jeszcze kończyłem studia we Włoszech, to proboszcz mnie prosił Włoch, żebym odwiedzał człowieka, który był chory na raka, żebym przynosił mu komunię świętą. I zawsze po mszy świętej brałem Pana Jezusa, szedłem do jego domu z grupą młodzieży włoskiej, tam odmawialiśmy różaniec, on przyjmował Pana Jezusa i tak słabnął z dnia na dzień, coraz słabszy, w końcu już przestał mówić. I pamiętam moment jego śmierci, bo jak była agonia, to jego syn przyjechał mi przy księdza: niech ksiądz weźmie Pana Jezusa, tato umiera. Więc pojechałem, była agonia. Wydawało mi się, że on jest no, nieświadomy, bardzo cierpiał. Ale zacząłem się modlić i kiedy doszedłem do tego momentu: Ecco agnello di Dio, oto baranek Boży. On otworzył oczy i z taką radością niesamowitą patrzył na Pana Jezusa w tej hostii przenajświętszej. Przyjął i na jego twarzy pokazał się taki niesamowity uśmiech. Moi drodzy, to coś niesamowitego, to co żeśmy przed chwilą słyszeli. Radość. Za chwilę umarł, ale na jego twarzy był uśmiech i była, widać było, że ten człowiek promieniował Bożym światłem. Moi drodzy, to jest moment najważniejszy, moment naszej śmierci, najważniejszy moment naszego życia na ziemi. Co mówi nam Pismo Święte, bo cała informacja o tym, czym jest śmierć, dlaczego jest śmierć, ta prawda została nam objawiona przez Pana Boga i są teksty Pisma Świętego, które mówią na ten temat. Śmierć jest konsekwencją grzechu. Ta śmierć fizyczna i równocześnie jeszcze straszniejsza śmierć duchowa. I doświadczeniem Jego właśnie skutków, bo śmierci Bóg nie uczynił, nie cieszy się ze zguby żyjących, a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Człowiek umiera, jego ciało umiera, jego ciało staje się trupem, tak jak ciało Pana Jezusa. Jezus prawdziwie umarł. Doświadczył prawdziwej ludzkiej śmierci. Jego ciało zostało złożone do grobu. Bóg wszedł w całej pełni w rzeczywistość grzechu i śmierci i doświadczył wszystkich konsekwencji ludzkich grzechów. On prawdziwie umarł. Wszedł w tą rzeczywistość, żeby ją pokonać, żeby nas przeprowadzić ze śmierci do życia. I wiemy dobrze o tym, że jeżeli jesteśmy zjednoczeni z Jezusem Chrystusem, jeżeli jesteśmy otwarci na Jego nieskończone miłosierdzie, to w momencie śmierci
spotkamy Go i Jezus nas zbawi. Dlatego, że każdy z nas posiada nieśmiertelną ludzką duszę. Posiadamy nieśmiertelną ludzką duszę. Ciało umiera, ale duch żyje. Moja dusza żyje. I teksty Pisma Świętego mówią o tym, bo niektóre sekty twierdzą, że człowiek umiera cały, z duszą i ciałem. Staje się trupem całkowitym. To jest kłamstwo złego ducha. Taki tekst klasyczny, który mówi o tym, że istnieje nieśmiertelna ludzka dusza, to jest tekst Ewangelii Świętego Mateusza 10:28. Jezus mówi takie słowa. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Duszy zabić nie mogą. Duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Dusza jest nieśmiertelna. Inny tekst. Na prośbę dobrego Łotra, Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Co Pan Jezus odpowiada? Zaprawdę powiadam Ci, dziś ze mną będziesz w raju. Po śmierci ciała, Twoje ciało będzie złożone do grobu, ale Ty już będziesz ze mną w raju. A więc posiadamy nieśmiertelną ludzką duszę. Są relacje ludzi, którzy doświadczali śmierci klinicznej, którzy widzieli swoje ciało leżące na przykład na stole operacyjnym czy w jakichś innych okolicznościach, w których nastąpi wypadek czy właśnie zranienie. Moi drodzy, to są teksty Pisma Świętego, ale ja chciałem zacytować niektóre fragmenty wypowiedzi tego słynnego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, australijskiego neurofizjologa Johna Kerry'ego Ecclesa. Zmarł w 1997 roku ten jeden z najwybitniejszych specjalistów i znawców mózgu ludzkiego. Co stwierdził? Mówi tak. Materia nie jest w stanie wytwarzać zjawisk psychicznych i nie ma przechodzenia energii fizycznej w psychiczną. Umysł człowieka, jego osobowe ja, istnieje jako duchowy wymiar człowieczeństwa i jest nieśmiertelną duszą. I dalej mówi tak. Przekonanie, że myślenie jest efektem materialnych procesów, jest po prostu przesądem. To jest przesąd. Myślenie nie jest efektem materialnych procesów. Jest to przesąd utrzymywany przez dogmatycznych materialistów. I mówi tak, wszyscy mamy osobowe ja, czyli niematerialny umysł, który posługuje się, który działa poprzez materialny mózg. Wyjaśniając w terminach teologicznych, pisze Ecclesa, każda dusza jest nowym Bożym stworzeniem, wszczepionym w ludzki zarodek. Bóg swoją stwórczą mocą w momencie poczęcia stwarza indywidualną, nieśmiertelną ludzką duszę, która będzie żyła na wieki. I dalej John Eccles pisze tak. Samoświadomość osobowego ja u każdego człowieka trwa niezmiennie przez całe jego życie. A ten fakt musimy uznać za cud. Moje ja jest niezmienne. Cały garnitur biologiczny co 7 lat się wymienia, wszystkie atomy, to się wszystko zmienia. Prawda? Natomiast moje ja jest niezmienne.
Człowiek ciągle czuje się młodo. Jak jest z Bogiem zjednoczony, to ciągle, bo źródło pełnej młodości jest w Bogu. Moi kochani, więcej na ten temat, o nieśmiertelnej ludzkiej duszy, o kodzie DNA i o nawróceniach, o których mówiłem właśnie w tej książce. Bardzo polecam wam tą książkę, Kto szuka, znajduje. Tam jest cały artykuł właśnie o tym, co Eccles mówił na temat nieśmiertelnej ludzkiej duszy. I z drugiego listu do Koryntian czytamy w tym drugim liście czytamy takie słowa. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Z katechizmu Kościoła katolickiego dowiadujemy się takie stwierdzenia tam są. Gdy zakończy się jedyny bieg naszego ziemskiego życia, nie wrócimy już do kolejnego życia ziemskiego. Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd. List do Hebrajczyków. Raz umrzeć, a potem sąd. Po śmierci nie ma reinkarnacji. Reinkarnacja to jest wymysł złego ducha. Nasze życie jest jedyne i niepowtarzalne. To jest jedyny niepowtarzalny czas, w którym mamy dojrzewać do miłości. W którym mamy pozwalać Bogu, żeby nas tak przemieniał, przebóstwiał, żebyśmy się stali uczestnikami natury Boga samego. Bóg chce nas przebóstwić, dać nam udział w swojej boskiej naturze. Czy dać nam życie i miłość, która się nigdy nie kończy. I my mamy się na to zgadzać. I tą zgodę wyrażamy poprzez wiarę, poprzez modlitwę, poprzez pełnienie woli Boga, poprzez miłość, którą wyrażamy w stosunku do Boga i do bliźniego. Nie zapominaj, nie ma powrotu, nie ma reinkarnacji. Jeden, jedyny bieg naszego życia tutaj na ziemi. I w momencie śmierci, kiedy spotkamy się z Jezusem Chrystusem twarzą w twarz, w chwili śmierci, już nie będzie wiary. Już będzie ogląd w tym całej prawdy o Bogu, o sobie. I w tym momencie dokona się sąd. I Pan Jezus mówi, na czym ten sąd polega. Z Ewangelii Świętego Jana, 3 rozdział, wiersze 19-21. Pan Jezus mówi tak. Najpierw mówi o jednej kategorii ludzi. On mówi o dwóch kategoriach ludzi. Najpierw o tej kategorii ludzi, którzy umiłowali ciemność, bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło. Mówi tak, a sąd polega na tym, że światło przyszło na świat. Światło, czyli Bóg, objawił się w całej pełni człowiekowi. Lecz i objawił nam, co jest dla nas dobre, co jest dla nas złe. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło. Więc jest jakaś kategoria ludzi, która bardziej umiłowała grzech, aniżeli dobro. Bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, zobaczcie, tutaj jest odpowiedź, na czym ten sąd polega. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła. Czyli kogo nienawidzi? Nienawidzi Pana Boga. Prawda? Nie zbliża się do światła, żeby nie potępiono jego uczynku. Zło może tak człowieka zniszczyć, że człowiek się stanie absolutnym egoistą, który będzie Boga nienawidził.
i odrzuci, znienawidzi tą miłość, jaką jest, i miłosierdzie, które Bóg będzie chciał człowiekowi udzielić. To są konsekwencje grzechów popełnionych w ciągu ziemskiego życia. Dobro kształtuje człowieka, zło człowieka niszczy, pogłębia egoizm i wprowadza go na drogę, która może go doprowadzić do zguby wiecznej. To jest pierwsza kategoria. Teraz druga kategoria ludzi, kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. A więc otwiera swoje serce na miłość i miłosierdzie Boże. Przyjmuje dar zbawienia i będzie zbawiony. Święty Jan Paweł II w dokumencie Reconciliatio et Penitentia pisze tak: poza tajemniczą bramą śmierci rysuje się wieczność wesela w komunii z Bogiem lub kary w oddaleniu od Niego. Zbawienie albo potępienie. Zobaczcie, Stary Testament. Przed ludźmi życie i śmierć. Co ci się podoba, będzie ci dane. Czyli zobaczcie, ta decyzja należy do człowieka. Bóg zostawia człowiekowi decyzję. Ale człowiek będzie decydował w oparciu o to, kim się stał w ciągu ziemskiego życia. Absolutny egoista będzie nienawidził Boga. Miłość siebie posunięta aż do nienawiści Boga. Dlatego będzie sam wybiera piekło. Piekło to jest absolutny egoizm. I zobaczcie, w liście do Galatów czytamy: a co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę. Kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne. Ale zobaczcie, w chwili sądu zadecyduje się nasza wieczność. Zbawienie albo potępienie. Tak, powiedziane Chrystusowi, wtedy stanie się niebem lub czyśćcem. Natomiast odrzucenie Jego miłości stanie się piekłem. Istnieje piekło, moi drodzy. To nie jest dziwne, że Gazeta Wyborcza lat temu, jakieś 10, publikowała całą serię artykułów na temat nadziei powszechnego zbawienia. Nie ma piekła, bo Pan Bóg tak jest miłosierny, że wszystkich zbawi. Bo jest miłością, miłosierdziem sam, więc wszystkich zbawi. Prawda? I publikowali teksty takiego heretyckiego teologa. I to on raz przyjechał do Poznania, jak mówił do dużej liczby zebranych ludzi, no to mu na koniec brawa bili: piekła nie ma, jaka wielka radość, prawda? Teraz odkrycie epokowe, nie ma piekła, prawda? Jak nie ma piekła, to nie ma grzechu, można grzeszyć. A więc zobaczcie, w słowie pouczenia czytamy takie słowa: niebo lub piekło każdy człowiek nosi w swoim sercu. Niebo, gdy dusza jest zatopiona, gdy jego dusza zatopiona jest we mnie, piekło, gdy porzuca mnie i żyje według reguł narzuconych przez świat. Niebem ja jestem, a piekłem wszystko, co jest poza mną. Piekłem jest wszystko, co jest poza mną. Bóg kocha wszystkich, umarł za wszystkich, pragnie zbawić wszystkich bez wyjątku. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni, doszli do poznania prawdy. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Uczynił wszystko, żeby zbawił każdego człowieka. I daje to zbawienie za darmo, ale
Człowiek musi w sposób wolny, nieprzymuszony przyjąć dar Jego nieskończonego miłosierdzia. Dlaczego nie wszyscy będą zbawieni? Dlatego, że nie wszyscy będą tego chcieli. Łaska jest darmowa, zbawia tylko pragnących dostąpić zbawienia, a tych, którzy tego nie chcą, nie zbawia. Tak pisał święty Chryzostom w liście do Rzymian. A więc zobaczcie, istnieje piekło jako ostateczna konsekwencja odrzucenia Boga przez człowieka. To nie jest sprawą taką mało istotną, czy ktoś grzeszy, czy nie grzeszy, czy... No, istotą grzechu to jest zniszczenie w człowieku bardzo istotnego dobra, a więc zdolność do miłości, wrażliwość na miłość. I grzech niszczy relacje z Bogiem i z innymi ludźmi, a więc to jest największa tragedia, jaka może spotkać człowieka tutaj na ziemi. Życie w stanie grzechu śmiertelnego. Pan Jezus przebacza wszystkie grzechy, każdy grzech. Nie ma takiego grzechu, którego by Jezus nie przebaczył. Każdy grzech. Ale człowiek musi chcieć przyjąć dar Jego, musi powiedzieć tak, chcę otworzyć się, przyjąć dar Jego miłosierdzia. Zobaczcie, tu są teksty Pisma Świętego mówiące o karze piekła. Bóg mówi tak, Jezus mówi, idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Wszyscy nieposłuszni woli Bożej usłyszą, odejdźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. A więc widzimy, że tutaj te formuły potępienia mają charakter absolutny. Nikt z tych ludzi nie skosztuje mojej uczty. Nikt z tych ludzi nie zobaczy życia. Nie posiądzie królestwa. To są teksty Pisma Świętego, poprzez które Bóg chce nam uświadomić, jakie są straszne, ostateczne konsekwencje grzechów. Odrzucenie Boga przez człowieka to jest definitywne. W chwili śmierci to jest piekło. Zobaczcie, tutaj chcę wam zacytować tekst Pisma Świętego z pierwszego listu do Koryntian, 6 rozdział. Tekst, którego nie wolno cytować, bo to jest hate speech, prawda? To jest mowa nienawiści, prawda? Więc nie wolno zacytowanie tego tekstu i innych na temat homoseksualizmu. Jeden z pastorów został w Szwecji skazany na 2 lata więzienia. Był proces przeprowadzony. Czy nie wiecie, mówi Pismo Święte, Bóg do nas mówi, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? I mówi, nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźni, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdzielcy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Jeżeli się nie nawrócą, nie przyjmą daru Bożego miłosierdzia, nie odrzucą grzechu, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Znany pisarz angielski, on napisał tak, ostatecznie są tylko 2 rodzaje ludzi, ci, którzy mówią do Boga, bądź wola Twoja i ci, do których Bóg mówi, bądź wola Twoja. Jak człowiek nie chce, Bóg na siłę człowieka nie zbawia. Przebacza wszystkie grzechy. Zobaczcie, i w sytuacjach kryzysu wiary poprzez Maryję w różnych częściach na kuli ziemskiej
Pan Bóg nam chce przypominać, jakie są ostateczne konsekwencje grzechu człowieka, że jest piekło. Dzieci fatimskie widziały piekło, widziały niebo, widziały czyściec. I w pierwszej części Matka Boża ukazała dzieciom przerażającą wizję piekła. Największym nieszczęściem, jakie może spotkać człowieka, jest wieczne potępienie. Dzieci przerażone tą wizją pytały się Matki Bożej, jak to jest możliwe, że Bóg, który kocha, który jest miłosierdziem, jak może skazać człowieka na wieczne potępienie? I odpowiedź była taka, że to nie Pan Bóg wskazuje. Ci ludzie, którzy idą do piekła, oni sami piekło wybierają, ponieważ nienawidzą Boga. Nienawiść do Boga. A więc zobaczcie, istnieje piekło, ponieważ istnieje grzech. Piekło jest niczym innym jak grzechem, chcianym jako cel, przyjętym jako ostateczne spełnienie, rozciągającym się w nieskończoność. Zielniczka do siostry Faustyny. Siostra Faustyna mówi, że miłosierdzie Boże nieskończone. Do ostatniego momentu życia na ziemi jest szansa zbawienia. Wystarczy, żeby ten umierający otworzył się i przyjął dar Bożego miłosierdzia i będzie zbawiony. Ale nieraz u duszy jest zatwardziałość tak wielka, pisze święta Faustyna, że świadomie wybierają piekło. Udaremnią wszystkie modlitwy, jakie inne dusze za nimi do Boga zanoszą i nawet same wysiłki Boże. I siostra Faustyna mówiła, żeby prosiła, żeby się modlić przy umierających koronką do Bożego miłosierdzia. Znam taką jedną siostrę, pielęgniarkę, która mówi, że ona odmawia przy konających koronkę do Bożego miłosierdzia. Miała taki jeden przypadek, że nie chciał się wyspowiadać i podczas odmawiania tej koronki nagle poprosił o księdza. Przyjął sakramenty tuż przed swoją śmiercią. Jeszcze się wyspowiadał. Więc moi drodzy, będziemy asystować naszym najbliższym, czy rodzicom, czy no zobaczymy. Dlatego bardzo ważne jest, żeby przy umierającym modlić się. Bo całe tabuny złych duchów przychodzą, żeby człowieka odciągnąć i zakłócić jego relacje z Bogiem. A modlitwa jest niesamowitą pomocą. Moi drodzy, Pan Jezus mówi, że wszystkie grzechy będą przebaczone. Jest tylko jeden grzech, który nie będzie przebaczony. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I na czym ten grzech polega? W encyklice o Duchu Świętym tak pisze święty Jan Paweł II. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu polega na odmowie przyjęcia tego zbawienia, jakie Bóg ofiarowuje człowiekowi przez Ducha Świętego. Bóg chce zbawić, chce przebaczyć grzechy, a człowiek mówi nie chce. Jest to postawa całkowitego zamknięcia się człowieka na miłość Boga, postawa człowieka, który broni rzekomego prawa do trwania w złu, we wszystkich innych grzechach i który w ten sposób odrzuca odkupienie. Taka postawa kształtuje się przez całe ziemskie życie. Grzech świadomie, dobrowolnie wybierany niszczy nasze człowieczeństwo, pogłębia egoizm, może tak człowieka zniszczyć, że człowiek stanie się absolutnym egoistą, który nienawidzi Boga. Kocha siebie miłością posuniętą aż do nienawiści Boga. Tak definiują właśnie istoty ojcowie Kościoła, szatana i ludzi, którzy idą na wieczne potępienie. To jest fragment dzienniczka siostry Faustyny. Ona widziała niebo, widziała czyściec,
została tam w tą rzeczywistość wprowadzona, ale widziała piekło. I pisze tak: ja, siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła na to, aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest. Jedno zauważyłam, że tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały, że jest piekło. Tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały, że jest piekło. O mój Jezu, wolę do końca świata konać w największych katuszach, aniżeli bym Cię miała obrazić najmniejszym grzechem. I teraz krótko na temat czyśćca. Jeżeli w momencie śmierci będzie przynajmniej minimalne otwarcie ludzkiego serca i jego woli na miłosierdzie Boże, taki człowiek będzie zbawiony. Wystarczy minimalne otwarcie. Człowiek będzie zbawiony. I prawda o czyśćcu w Piśmie Świętym. Tylko dwa teksty tutaj przedstawię. W drugiej księdze machabejskiej czytamy, że modlono się za zabitych żołnierzy, aby zostali uwolnieni od grzechu. Już w Starym Testamencie już była praktyka modlitwy za zmarłych. Natomiast w pierwszym liście do Koryntian jest mowa o ludziach, którzy budowali swoje człowieczeństwo na Jezusie Chrystusie, który jest niezniszczalnym fundamentem, ale używali do tej budowy materiałów o różnej wartości. Słomy, drzewa, drugich kamieni, srebra, złota. I czytamy dalej tak. Tak też jawne się stanie dzieło każdego, odsłoni je Dzień Pański. Czyli moment sądu. Okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę. Ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę, sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. A więc ten ogień symbolizuje oczyszczające cierpienie. Czym spowodowane jest to cierpienie w czyśćcu? Kto to? Jakie źródło tego cierpienia? Moi drodzy, żebyśmy zrozumieli, jakie źródło cierpienia w czyśćcu, to musimy sobie uświadomić fakt, że jesteśmy kimś jednym w Jezusie Chrystusie. Że jesteśmy, ja jestem winnym krzewem, mówi Jezus, a wy jesteście latoroślami. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I podkreślając prawdę o organicznej, wzajemnej zależności ludzi między sobą, dalej święty Paweł stwierdza tak. Jesteście nawzajem dla siebie członkami. I ta niezwykła jedność wszystkich ludzi na podobieństwo żywego organizmu, która zaistniała w momencie stworzenia wszystkiego w Chrystusie, ta jedność po śmierci trwa. No? Zobaczcie, czyli cała historia życia człowieka, konsekwencje jego czynów, dobrych i złych, są w innych ludziach. Prawda? Więc zobaczcie. A więc każdy człowiek zjednoczony z Jezusem staje się dla innych pośrednikiem, przekazicielem miłości Chrystusa. Małżonkowie, jak mają się wzajemnie kochać, to mają się kochać miłością, którą kocha ich Jezus. Oni mają sobie wzajemnie przekazywać tą miłość, jaką kocha ich Jezus. I my mamy kochać innych, bliźniego, tą miłością, jaką kocha nas Jezus. Ma być właśnie przekazicielami miłości Jezusa Chrystusa. Natomiast każdy grzech deformuje, uszkadza, niszczy dobro w człowieku, największe dobro, czyli człowieczeństwo. Uszkadza, zrywa więzy miłości łączące człowieka z Jezusem, który jest głową dla Kościoła, pełnią tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. Moi drodzy, a więc Pan Jezus przebacza wszystkie grzechy.
Jeżeli ja w życiu nabroiłem, skrzywdziłem wielu ludzi, dałem zły przykład komuś, ktoś z powodu moich grzechów cierpi, jeżeli ja idę do spowiedzi, Pan Jezus mi przebacza wszystkie, żałuję, Pan Jezus przebacza mi wszystkie grzechy, ale konsekwencje moich grzechów są w innych ludziach i oni cierpią z powodu moich grzechów. Zobaczcie, ojciec, matka, że dali, źle wychowali swoje dzieci, dali zły przykład, nie przekazali mi wiary, z powodu ich zaniedbań cierpią dzieci. Jeżeli oni umrą, to cierpienie ich dzieci staje się ich cierpieniem. My jesteśmy kimś jednym w Jezusie Chrystusie. I będą cierpieć dotąd, aż konsekwencje ich grzechu nie zostaną przezwyciężone. A przezwyciężyć może tylko Jezus. Ale dopiero wtedy, gdy przezwyciężone będą wszystkie konsekwencje grzechów, zostaną ostatecznie usunięte wszystkie przyczyny cierpienia duszy czyśćcowej. My, każdy z nas nosi w swoim człowieczeństwie, można powiedzieć, dziedzictwo pokoleń o tych zranieniach, które tutaj... To nie są nasze grzechy, to są konsekwencje, można powiedzieć, grzechów naszych przodków. Jeżeli ja będę się otwierał na miłość Jezusa, będę pozwalał Jezusowi, żeby mnie leczył, przemieniał, czynił świętym, to będę równocześnie, można powiedzieć, pozwalał Jezusowi, żeby usuwał, przezwyciężał źródła cierpienia moich przodków w czyśćcu. Im bliżej jestem Jezusa, tym bardziej, można powiedzieć, i modlę się za zmarłych, otaczam ich modlitwą. To jest największy dar, jaki mogę ofiarować moim zmarłym, bliskim duszom w czyśćcu cierpiącym. Modlitwa, ofiara cierpienia, msza święta. Zobaczcie, święty Tomasz pisze tak. Najmniejsze cierpienie w czyśćcu jest jak największy i najgwałtowniejszy ból na ziemi. Dusze czyśćcowe kochają Boga gorącą miłością. Akceptują cierpienie jako konieczną drogę dojrzewania do nieba. I w tym doświadczeniu cierpienia umacniają i pocieszają ich Matka Boża, aniołowie oraz święci. I my możemy im pomagać, moi drodzy. I oni nam pomagają. Jesteśmy kimś jednym w Jezusie Chrystusie. Ta rzeczywistość to nie jest gdzieś daleko w zaświatach. Ta rzeczywistość Boża, ona jest... My w Nim żyjemy, jesteśmy, poruszamy się. Święci mówią, którzy mieli dar obcowania z duszami czyśćcowymi, mówią, że one odbywają swój czyściec tutaj, w miejscu, gdzie popełnili najwięcej grzechów. Tam cierpią. Święty Ojciec Pio, święta siostra Faustyna. Prawda? I czasami dają znać, jeżeli to jest taka wola Boża, to zobaczcie jeszcze dalej. Święty Tomasz z Akwinu pisał tak, że dusze czyśćcowe ukazują się po to, aby prosić żyjących na ziemi o modlitwę, tak aby mogły się jak najszybciej oczyścić z konsekwencji swoich grzechów i pójść do nieba. Objawiają się także, aby pocieszać członków swojej rodziny oraz swoich przyjaciół, by dodać im otuchy, odwagi w kroczeniu drogą wiary. Jeden z największych teologów, jeżeli nie największy, teolog Kościoła katolickiego. I dalej pisze święty Tomasz Akwinu. Natomiast dusze potępione objawiają się na wyraźne polecenie Boga, gdyż przez ich świadectwo niewyobrażalnego cierpienia w piekle Pan Bóg pragnie wzbudzić zbawczy lęk zatwardziałych grzeszników oraz wstrząsnąć ich sumieniami, żeby się opamiętali i nawrócili.
I króciuteńko na temat tej niezwykłej postaci. W 2009 roku, 1 listopada, zmarła Natuzza Evola. Ona była analfabetką z bardzo biednej rodziny. I w 1939 roku otrzymała od Boga niesamowity dar. Spotykała się z duszami zmarłych. Pan Bóg pozwalał im, tym zmarłym, aby przez Natuzzę przekazywali krewnym, że istnieje życie po śmierci, że jest niebo, czyściec i piekło. Wzywali do nawrócenia i życia zgodnego z nauką Kościoła katolickiego, do codziennej, wytrwałej modlitwy oraz do regularnego przystępowania do sakramentów, pokuty i Eucharystii. Ta Natuzza Evola, moi drodzy, to była niesamowita osoba. Do niej, to jest to taki, nazywali ją Włosi, to święty ojciec Pio w spódnicy. Święty ojciec Pio w spódnicy. Matka pięciorga dzieci. Słuchajcie, miała dar bilokacji. Tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy ludzi przewinęło się przez jej mieszkanie. Przychodzili do niej różni ludzie z całego świata i ona ze wszystkimi rozmawiała w ich języku. Po polsku, po chińsku, no w każdym języku, jaki istnieje na ziemi. Pytali się Jędrusa, skąd ty wiesz? A on mówi, sono ignorante, jestem ignorantką. Ja tylko powtarzam to, co mi mówi mój anioł stróż. Jak opisywała choroby ludzi, przychodzili ludzie chorzy, nie? To opisywała w terminach no, naukowych. Także profesorowi medycyny przychodzili, a skąd ty to wiesz, Natuzza? Ona mówi, sono ignorante, jestem ignorantką, ale ja tylko powtarzam to, co mi mówi mój anioł stróż. Posłuchajcie, to są fragmenty właśnie z jej... Często się zdarza, że gdy przychodzi do mnie jakiś człowiek, to widzę obok niego zmarłą osobę. Może to być jego brat, siostra, ojciec lub matka. I wtedy ci zmarli mówią mi ważne rzeczy, które przekazuję mi krewnym lub znajomym. Rozpoznają tylko dusze, które są w niebie, dlatego że promieniują one wielkim szczęściem i lekko unoszą się nad ziemią. Natomiast dusze czyśćcowe trudno jest mi odróżnić od ludzi żyjących na ziemi. Wiele razy dawałam im krzesło, żeby sobie usiadły i wtedy mi mówiły, nie potrzebuję, ponieważ jestem duszą z innego świata. Mam 12 takich tomów spisanych, takich relacji, bo Włosi spisywali to wszystko, co ona w momencie właśnie, kiedy ona przeżywała ekstazę, ona przekazywała informacje od dusz czyśćcowych i również od dusz potępionych, które były zmuszone właśnie mówić, dlaczego zostały potępione, no i od dusz będących w niebie. Zobaczcie, ona była stygmatyczką, miała stygmaty. Na swoim ciele Natuzza nosiła stygmaty, rany, które zadano Jezusowi podczas Jego męki. Całe jej życie naznaczone było wielkim cierpieniem. Dzięki jej modlitwie setki tysięcy ludzi doznało szczególnych łask duchowego odrodzenia, nawrócenia, uzdrowienia z różnych nieuleczalnych chorób. I zobaczcie, ona widziała aniołów stróżów przy każdej osobie. Przy boku każdej przychodzącej do niej osoby Natuzza widziała anioła w postaci prześlicznego dziecka. Zawsze było ono po prawej stronie ludzi świeckich i po lewej kapłanów. I w ten sposób Natuzza natychmiast rozpoznawała księży. Kiedy ona jeszcze nie była uznana przez władze kościelne, no to przychodzili do niej purpuraci, kardynałowie, bo chcieli się, no to z ciekawości. I ona od razu rozpoznała, skąd ty wiesz, że jestem księdzem? No, że po twojej lewej stronie jest anioł, masz anioła stróża. No właśnie.
I z ciała na tutce promieniował przepiękny zapach kwiatów, tak jak to miało miejsce w przypadku świętego ojca Pio. I ten zapach wydobywał się również z różańców, krzyży oraz świętych obrazów i których właśnie dotknęła. Można wiele konferencji na temat Natucy wygłosić, ale ja tutaj to z tych orędzi, które ona otrzymała od Pana Jezusa, Matki Najświętszej. Pan Jezus mówił tak jej: pragnę wszystkich zbawić. Myśl o mnie w swoim sercu. Zawsze o mnie pamiętaj. To ja żyję w Tobie. Odrzucaj zawsze od siebie gniew, zniechęcenie i wszelkie urazy. Nie buntuj się nigdy przeciwko cierpieniu. W Twoim bólu jestem zawsze z Tobą. Uświadamiaj ludziom, że jestem Bogiem pełnym miłości i miłosierdzia i widzę wszystko. Niech korzystają z czasu mojego miłosierdzia, bo w chwili śmierci będzie już za późno. A jej anioł stróż co mówił? Nie ma piękniejszej rzeczy na ziemi od miłowania Boga całym swoim sercem. W chwili śmierci największy wyrzut sumienia stanowić będzie fakt, że nie staliśmy się święci. Minuta po minucie czyńcie wszystko dla miłości i stawajcie się świętymi. Świętość to jest dojrzałość do miłości. To jest normalność. Święci to są ludzie, którzy stali się takimi, jakim Bóg chce, żeby się stali. Moi drodzy, zakończymy, bo jeszcze o niebie, ale to o niebie to sobie sami już z katechizmu Kościoła katolickiego doczytacie. Jedno jest pewne, moi drodzy, że ta rzeczywistość piekła, czyśćca i nieba istnieje. A Jezus nas wszystkich chce zbawić, wszystkich nas chce zaprowadzić do nieba. I po to jest ruch czystych serc, żebyśmy już tu na ziemi żyli w niebie, jak kochamy. Mamy czyste serca, to mamy niebo w sercu. Jacy jesteście piękni, jakby promieniujecie miłością Bożą właśnie, bo po spowiedzi, po Komunii Świętej, słuchajcie, to jest niebo. I ta atmosfera, która jest między nami, jest takim znakiem tego, że ta rzeczywistość zbawcza jest w nas. Bóg jest najbliższy z bliskich, jest w nas, żyje i nas prowadzi do nieba. Amen. Bądź na bieżąco z naszymi materiałami. Tutaj zasubskrybujesz nasz kanał. Zapraszamy także do obejrzenia innych propozycji.